Gospodarstwo państwa Agaty i Krzysztofa Niebrzydowskich położone jest w malowniczej i bogato krajobrazowej wsi Włodowo w gminie Świątki w województwie warmińsko-mazurskim. Głównym kierunkiem produkcji rolniczej jest chów bydła mlecznego z nastawieniem na produkcję mleka ekologicznego. Oprócz produkcji zwierzęcej w gospodarstwie prowadzona jest także ekologiczna produkcja roślinna. Opiera się ona o uprawę zbóż ekologicznych, pszenżyta, mieszanek zbożowych, a także o mieszanki traw z roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi. Całość produkcji roślinnej przeznaczona jest na pokrycie potrzeb żywieniowych utrzymywanych zwierząt. Obecnie w gospodarstwie utrzymywanych jest 50 krów mlecznych i 25 sztuk bydła młodego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Rocznie w gospodarstwie produkuje się 200 tysięcy litrów mleka. Całość oddawana jest do mleczarni Piątnica na specjalną linię ekologiczną. Gospodarstwo państwa Niebrzydowskich obejmuje areał 150 hektarów. Grunty położone są przy siedlisku, co znacznie ułatwia wypas dla bydła i pracę dla gospodarzy. Państwo Niebrzydowscy chętnie korzystają z funduszy unijnych. Obecnie skorzystali z modernizacji gospodarstw rolnych. Zakupili nowy ciągnik oraz dwie nowe maszyny. Przy domu państwa Niebrzydowskich znajduje się także pięknie zadbany ogród służący do wypoczynku i relaksu. Znajduje się tam piękna altana oraz zadbany staw. W drugiej części ogrodu znajdują się uprawy warzyw metodami ekologicznymi. Państwo Niebrzydowscy chętnie współpracują z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami. W gospodarstwie organizowane są szkolenia dla grup z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto udostępniają oni swoje gospodarstwo pod demonstracje, pokazy, nagrywanie filmików o tematyce wiejskiej. Sami także ciągle pragną się rozwijać, stąd też uczestniczą w szkoleniach o tematyce ekologicznej, jak również w wyjazdach studyjnych krajowych, jak i zagranicznych. Prężnie prowadzą swoje gospodarstwo, są aktywni, otwarci na nowości, a w swoim działaniu zostali niejednokrotnie nagrodzeni i wyróżnieni.